Dzień dobry, Katarzyna Ciepielewska. Witam i zapraszam Państwa na serwis informacyjny. Walka z powodzią cały czas trwa. Trwa też wydanie specjalne na naszej antenie, a nasi reporterzy od soboty relacjonują dla Państwa to, co dzieje się w południowo-zachodniej Polsce i bardzo często jesteśmy na miejscu tragedii jako pierwsi. Jest tragedia. Wszystko praktycznie zdewastowane jest. Praktycznie jesteśmy odcięci od świata. Miasto wygląda jak apokalipsa. Widzieli Państwo krajobraz po przejściu wielkiej fali. Teraz Wrocław szykuje się na walkę z powodzią. W tych miejscach, gdzie wielka powódź przechodziła, nasi reporterzy często byli dla Państwa jako pierwsi, przekazując najważniejsze informacje. Przyjechał pan, który przyjechał po piasek i z anteny telewizji Republika dowiedział się o tym, że ten piasek tutaj na Stabowicach jest. Tak, dzień dobry, mieszkaniec osiedla Złotniki. Właśnie z racji tego, że oglądam telewizję Republika, dowiedziałem się, że jest piasek niedaleko i mówię, wezmę sobie parę worków, żeby zastawić drzwi. No jest to bardzo miłe i dla mnie to jest, nadal ta telewizja powinna transmitować na żywo te rzeczy. Także posiedzenia sztabu zarządzania kryzysowego, na które nie jesteśmy wpuszczani przez premiera Tuska. Tak, jest to wielki błąd, po prostu dyskryminacja naszej telewizji, bo jakby nie było, większość Polaków ogląda telewizję Republika ze względu na to, że ona podaje prawdę. A to był Janusz Życzkowski, który cały czas śledzi sytuację we Wrocławiu i teraz się z nim łączymy. Witaj Januszu, powiedz, na czym obecnie skupiają się służby? Dzień dobry Kasiu, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ja w tej chwili jestem przy Stadionie Śląska Wrocław i może rozpocznijmy od tego, na czym skupiają się mieszkańcy Wrocławia. Więc przyjeżdżają tutaj i ładują worki piaskiem, te worki z piaskiem zabierają w różne miejsca we Wrocławiu, chcą w ten sposób zabezpieczyć swój majątek, różne newralgiczne miejsca, ulice, skrzyżowania, tam gdzie spodziewana jest wielka woda. Dziś ta wielka woda pojawiła się w Stabłowicach, w Marszowicach, dwie dzielnice, przez które przepływa Bystrzyca. Od zalewu Mietkowskiego rzeka, która później wpływa do Odry, ale właśnie na zachodniej stronie Wrocławia płynie i tam już wystąpiła z brzegów i zalała ogródki działkowe, zalane jest kilka ulic. Tam w tej chwili mieszkańcy no już mają do czynienia niemalże oko w oko z żywiołem. No i oczywiście czekamy na to, co powie Odra. Odra, której fala kulminacyjna ma pojawić się we Wrocławiu jutro, być może z czwartku na piątek. W tej chwili czekamy na bardziej precyzyjne ustalenia. To jest wielkie pytanie, jak druga największa rzeka zachowa się we Wrocławiu po tych obrazach, które mieliśmy w innych miejscach w Polsce, na południu kraju. Wszyscy drżą i zastanawiają się, co wydarzy się tutaj w stolicy Dolnego Śląska. Pomoc tego rodzaju i tego rodzaju działania to jest jedna sprawa. Oczywiście służby, straż pożarna, wojsko, Wojska Obrony Terytorialnej zaangażowane też w różnych newralgicznych miejscach. Chciałbym też zwrócić uwagę na pomoc duchową, bo tej przecenić nie można. W polskich kościołach od początku trwania
tego, z czym mamy do czynienia, powodzi, wznoszone są modlitwy właśnie w intencji powodzian, także modlitwy przebłagalne, by ograniczyć skutki, by pomoc dotarła do wszystkich, do których, którym jest potrzebna. Dziś także, i to chciałbym zaprosić mieszkańców Wrocławia, o godzinie 20 przy Krzyżu Misyjnym w parafii świętego Michała Archanioła na wrocławskim Ołbinie. O 20 msza w intencji ojczyzny, w intencji powodzian, przepraszam, modlitwa właśnie w tej intencji przy Krzyżu Misyjnym. Organizuje to Klub Gazety Polskiej, także o godzinie 20 chętni spotykają się przy Krzyżu Misyjnym na wrocławskim Ołbinie. Z Wrocławia Janusz Życzkowski, Republika. A to była relacja Janusza Życzkowskiego. Bardzo Ci dziękuję, Januszu. A my teraz przenosimy się na konferencję władz centralnych i lokalnych w Brzegu. Wracamy do serwisu. O kolejnych miejscowościach, które są zagrożone zbliżającą się falą powodziową, informował na naszej antenie rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Posłuchajmy. Później będzie zagrażać tym miejscowościom, które są położone nad oczywiście Odrą poniżej Wrocławia. No za chwilkę będziemy tak naprawdę patrzeć, co się dzieje w Nowym Brzegu. Później pewnie już te miejscowości, które będą w województwie lubuskim, czyli Cigacice, Nowa Sól i tak dalej. Więc powoli, powoli ta woda będzie spływać. I tam będzie już o tyle prostsza, można powiedzieć, sytuacja do prognozowania hydrologicznego, bo już właściwie będziemy wiedzieli, ile jest w korycie Odry, więc naprawdę z dużą dokładnością, bez już tak dużych zmian, będzie można powiedzieć, jaka będzie kulminacja wezbrania. A wychodzi na to, że w województwie lubelskim przekroczenia stanów alarmowych będą rzędu nawet 2 metrów i więcej. To nadal oczywiście mniej niż w 1997 roku, niemniej jednak cały czas będą to wysokie wartości, cały czas powyżej stanów alarmowych, cały czas będziemy musieli być na czuwaniu. A fala powodziowa to nie tylko ogromne zniszczenia, ale i dramaty ludzkie. Więcej o tym w przejmujących relacjach ludzi, którzy przeżyli koszmar. Tragedia mieszkańców Lądka Zdroju. Pobliska tama pękła, zatapiając historyczne uzdrowisko na południu Polski. Dzisiaj przyszłem odmulić, wyrzucić meble, elektronikę, wszystko. Trochę tego mułu wynieść i dalej nie wiem, czy będę robił, czy nie będę robił. Na razie nie mamy gdzie mieszkać ani nic. Woda to była niesamowita, to był to Armagedon. To nie wiem, czy to można było nazwać wodą, gdzie leciały drzewa całe, korzenie, różne rzeczy, opony, brojlery, samochód chyba też tu przypłynął, stał tu, też przypłynął do nas. Szło sobie dosłownie, wyrywało wszystko, bo nie mamy ani jednego mostu w Lądku, wszystkie mosty zniknęły, praktycznie jesteśmy odcięci od świata. Pamiętajmy również o naszych czworonogich przyjaciołach. Helikopter ocalił psa przed utonięciem. Masywny pies został owinięty w koc i wraz ze swoim panem wyciągnięty z wody. W Milanówku ruszyła zbiórka rzeczowa organizowana przez Klub Gazety Polskiej. Na miejscu jest nasza reporterka Ilona Januszewska. Polacy od kilku dni pokazują, że potrafią się zjednoczyć. Polacy pokazują, że potrafią pomagać, kiedy widzą, że drugi człowiek tej pomocy właśnie potrzebuje. Od kilku dni obserwujemy trudną, bardzo trudną sytuację w południowo-zachodniej części Polski i tym, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, pomagają również kluby Gazety Polskiej. Takim klubem jest Klub Gazety Polskiej w Milanówku. Ze mną pan Adam Wojdan. Dzień dobry, witam serdecznie. W czym
pomagacie, jaka zbiórka rzeczowa, co jest potrzebne? Dzień dobry, też włączamy się, widząc ogrom tragedii, jaki dzieje się w tej chwili na południu Polski. Włączamy się w zbiórkę darów dla powodzian i te przekazane informacje, które mamy, co jest potrzebne powodzianom, to przede wszystkim środki higieny osobistej, to jest żywność o długim terminie przydatności, to są przede wszystkim też i koce, i odzież wierzchnia, to są łopaty, to są szczotki, to są kalosze, które są potrzebne też, ten sprzęt jest potrzebny do usuwania skutków powodzi. A gdyby Państwo szukali informacji, gdzie można przynosić dary, oczywiście można kontaktować się z Klubem Gazety Polskiej w Milanówku. Pan Adam Wojda, bardzo dziękuję za rozmowę, a tym, którzy tej pomocy potrzebują, apelujemy do tych osób, piszcie, zgłaszajcie się, będziemy pomagać. Telewizja Republika złożyła zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników kancelarii premiera. A chodzi o uniemożliwienie naszym dziennikarzom wejścia na sztaby kryzysowe z udziałem premiera Donalda Tuska. Do tej pory mieliśmy do czynienia tylko z łamaniem prawa prasowego, ale teraz oprócz kodeksu prasowego został naruszony też przepis mówiący o powszechnym zagrożeniu. Odcięcie 10 milionów ludzi, którzy oglądają Republikę, którzy ufają Republice od informacji, powoduje, że część osób straciła zaufany kanał informacji. Czyli nie wiedzą, gdzie się poruszać, jak się ratować, jak wspierać służby, skąd brać komunikaty w momencie, kiedy nadchodzi zagrożenie. Trzeba być kompletnie nieodpowiedzialnym człowiekiem, trzeba być bez wyobraźni, takim egoistą, pozbawionym jakichkolwiek odruchów społecznych, żeby w takiej sytuacji odcinać ludzi od informacji. I liczę, że uczciwy, niezależny prokurator znajdzie te osoby, które być może wbrew premierowi za niego podejmują decyzje świadczące o jakimś absolutnym szaleństwie. Dzisiaj rano zostało złożone doniesienie do prokuratury na urzędników kancelarii premiera i osoby odpowiedzialne za blokowanie wejścia naszych dziennikarzy na sztab kryzysowy, na sztab, na których zaproszono wszystkich pozostałych dziennikarzy. Problem polega na tym, że jakieś niewielkie media, nieliczące się, mogą to relacjonować, a my musimy szukać sygnału, nie możemy zadawać pytań, nie możemy się dowiedzieć, na przykład dopytać o wiarygodność tego, co mówi premier, bo już jak wiemy, w kluczowej sprawie się pomylił. Niszczycielskie powodzie dotykają wiele państw Europy Środkowej. Oprócz Polski najdotkliwiej ucierpiały Czechy. Odra zalała tam Ostrawę. W Rumunii służby ratunkowe potwierdziły 7. śmiertelną ofiarę żywiołu. Do nadejścia wielkiej wody przygotowują się także Węgrzy. Bogumin, to tu Olza wpada do Odry. To tu, podobnie jak niemal 3 dekady temu, żywioł zabrał niemal wszystko. To się znowu zdarzyło. To samo co 2 lub 3 razy w przeszłości. Woda przelała przez tamę, zalewając cały Bogumin, w tym nasz dom. Cały parter jest zalany, więc my wszyscy, 7 osób i 2 psy, musimy mieszkać razem na pierwszym piętrze, bez prądu i wody. Nawet nie pytajcie, jak korzystamy z toalety. Skala zniszczeń widoczna jest dopiero teraz, gdy woda opadła. Podobna sytuacja w setkach innych miejscowości w całym kraju. Wciąż są rejony zagrożone powodzią. Na południu jeszcze wczoraj padał obfity deszcz. Obecna sytuacja jest stabilna, a poziom wody zaczyna się obniżać, ponieważ zmniejsza się również zrzut zapory Rimów i przestało padać, więc rzeki obniżają swoje poziomy i nie przelewają się tak bardzo. Według czeskich mediów skala zniszczeń w całym kraju znacznie przewyższa tę z 1997 roku. Wtedy były to niemal 2 miliardy koron. Dziś może być nawet 3 razy tyle. Efekty ulewnego deszczu odczuwają też Austriacy. Tam doszło głównie do lokalnych podtopień. Wylewały potoki, często niezabezpieczone, bo uwagę kierowano na większe rzeki. Woda nie pochodziła z Dunaju jak zwykle, ale z potoku. Ten potok służy również jako zapora przeciwpowodziowa, ale tama pękła. Stamtąd nadeszła do nas fala. Według prognoz w najbliższych dniach ulewne deszcze mogą spaść na Węgrzech i Słowacji. Kamil Trzaska, Republika. Serwis informacyjny kończymy, ale te najświeższe informacje cały czas znajdą Państwo na naszej antenie. Ja się już z Państwem żegnam, życzę spokojnego dnia, a za chwilę Piotr Nisztor i komentarze publicystyczne.